Dzień dobry moi drodzy, witam was na moim kanale, ja jestem Kinia, no i witam was słuchajcie w nowym filmie, a dokładniej w vlogu. Dzisiaj słuchajcie, zapraszam was na vloga, uwaga, w sobotę idę na wielki taki melanż, imprezę rodzinną, coś takiego jak wesele, bo ogółem jest to 80 mojej babci, a moja babcia ma 10 albo 9 dzieci i to jest mama mojego taty. Tak samo było na 70, na 80 jest impreza na ogromnej sali, wiecie, taka bardzo uroczysta, że będą wszyscy, wszystkie jej dzieci, a wiadomo, te dzieci mają dzieci, i tam będzie ze 100 osób, jak nie więcej. Także naprawdę gruba impreza na 20. To jest taka impreza, wiecie, całonocna, będzie orkiestra, DJ. No takie wesele, mini wesele, nawet nie mini, no po prostu takie wesele. Także dzisiaj zapraszam was na taki vlog przygotowawczy do tej imprezy. Przyszła mi właśnie sukienka, także chodźcie, przymierzymy ją. Nie rozpakowywałam jej specjalnie, żeby rozpakować ją z wami. Najpierw jeszcze szybko się wykąpiemy i przymierzamy tą sukienkę. Ta sukienka ogółem już mi się podobała dawno i ja ją chciałam zamówić na Sylwestra, ale mówię, kurczę, na Sylwestra jest chyba trochę taka, wiecie, bo jednak chciałam do tego Sylwestra mieć taką wystrzałową w cekiny i mówię, ta jest chyba trochę taka za spokojna, ale teraz trafiła się okazja i mówię, dobra, to jest idealny moment na zamówienie jej, mega się jaram, ale mega się boję, że ona będzie za duża w biuście, wiecie o co chodzi, że ja mam bardzo mały biust i boję się, że ona będzie niedobra, także boję się jej otwierać, ale dobra, zróbmy to. Ogółem ona jest z low, no nie była tania, bo kosztowała 500 i tak mówię, 500, no ale mówię, dobra, oni mają fajną jakość, więc w sumie sukienka na pewno starczy mi na nieraz. I był jeszcze kod zniżkowy, także mówię, dobra, kupujemy. Ta naprawdę ta sukienka jest czymś pięknym. No jak mnie obserwujecie na Instagramie, to ja przed Sylwestrem wam wstawiałam właśnie, że szukam podobnej sukienki i wy mi wysyłaliście, bo naprawdę ona mi się bardzo długo podobała. Okej, mamy i otwieramy. Dobra, podziękowania, dziękujemy, dziękujemy. Zawinięta jest pięknie, Boże, bądź dobra. Dobra, dobra, widzę jaka jest ładna. Jest taka w piórka, jest ona biała. Okej. To jaka ślub, panna młoda. Ale ona jest krótka, słuchajcie. Wygląda tak, jest taka cała w piórka. Z tyłu tak. Dobra, no to co, nie zostało nam nic innego. Jak ją po prostu przymierzyć? Proszę, żebyś ty ładnie na mnie leżała, błagam. Dobra, ubrałam ją i leży idealnie. Ale bez stanika ją nosimy, bo ze stanikiem ten tył jest taki mocno wycięty i wiecie, po prostu widać ten pasek, ale już wam się pokazuje. Więc tam, dararam, dam, dam, dam. Leży ona w ten sposób. Patrzcie, ona jest taka cała w takie piórka i w cekinki i to tak pięknie wisi. Ej, cudna jest. No, patrzcie z tyłu jak to wygląda. Czekajcie, tylko zgarnę włosy. Patrzcie. Z tyłu to wygląda tak. No śliczna. Dobra, dobra, pasuje. Chociaż tutaj mogłaby być, wiecie, bardziej ściśnięta, bo tak to wisi, ale nie odkrywa nic. Wiecie, tutaj też myślę, że jak będę tańczyć, czekajcie, spróbujemy zatańczyć. Tyryryryryryry. Ale się fajnie kręci. No nie, jest idealna. Ładniusia jest. No tylko bez stanika ją mówię, bo ze stanikiem po pierwsze psuję to tutaj, bo tutaj też są ładne te... O, pasują mi do łańcuszka złote... Jak to się nazywa? No łańcuszki. No i z tyłu ona jest, tak mówię, głęboko wycięta, także ten pasek od stanika widać, ale ogółem pasuje ładnie. Podoba mi się. Już się nie mogę doczekać, aż w niej pójdę. Teraz się, słuchajcie, pomaluję i plan na dzisiaj mamy taki, jest godzina 12:59, 13 zaraz wybije. Plan na dzisiaj jest taki. Musimy pojechać do kwiaciarni, wydrukować jedną rzecz, jechać na pocztę i ją wysłać i zakupy. Zakupy, musimy kupić jakieś buty do tej sukienki. Michał musi sobie kupić muszkę, bo chce, żeby on miał, wiecie, białą muszkę, żeby pasowała do tej sukienki, ale ja nie chcę, żeby on wiedział, jaką mam sukienkę i jak będę wyglądać, wiecie, że u fryzjera i na makijaż i ta impreza jest na 20 i po prostu, żeby o 19 przyjechał do mnie i ja mam taką surprise, tak wyglądam i mam nadzieję, że będzie jakaś fajna reakcja. Tak się robi na ślubie, nie? Że wow, surprise, tak wyglądam, ale no po prostu chciałabym, żeby tak zobaczył, bo ostatnio mamy trochę takie, wiecie, gorsze dni, ale wszystko idzie w dobrym kierunku, no, więc chcę, żeby miał taką surprise, tak wyglądam, halo! No, tak zobaczymy, jak to wyjdzie, a teraz się malujemy.
makijaż ogarnięty, włosy mniej więcej ogarnięte i słuchajcie, ubierzemy się i poszalejemy dzisiaj, bo ostatnio na TikToku mi się świetliło, że najpopularniejszy kolor teraz tej wiosny, tego sezonu, mocno różowy. No i wczoraj byłam w Gdańsku, Zara, Reserve, naprawdę wszędzie z przodu był ten kolor różowy, także mówię, dobra, poszaleję i kupię, wiecie, taką koszula była taka duża, podobała mi się w tym kolorze, patrzcie jakie to jest mocny różowy, także mówię, dobra, kupiłam i mam zamiar dzisiaj ją ubrać. Ciekawie jak nie będę wyglądać. Mam nadzieję, że wiecie, że ona będzie taka opadająca na ramię i do tego czarne skórzane spodnie. Także uwaga, ubieramy i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Okej, szczerze mówiąc, podoba mi się ten kolor. Podoba mi się ta koszula. Ona jest z tyłu taka dłuższa. Tu ją sobie spuściłam na jedno ramionko. Musiałam trochę więcej tych guziczków odpiąć. Tutaj sobie włożyłam do spodni. Kurczę, paska mi jakiegoś brakuje, ale zgubiłam swój pasek. I wygląda to tak. Moim zdaniem fajnie. Podoba mi się ten kolor. Pasuje już tak, wiecie, już jest tak wiosennie bardzo, ale ładnie. Podoba mi się. Co ty wymyślasz znowu, co? Zrobiłam serduszko, ale tak myślę, że powinno być bardziej, żeby nie tak stało w ramie, tylko tak bardziej w ogóle. A to no na jakimś stojaku jest. No, z serduszkami go zrobiłam. To te walentynki to kurde lepiej tu niż na święta ozdobione. No co roku będzie lepiej. No ale co ci nie pasuje w tym serduszku? No bo jak wyjdziesz na zewnątrz, to ono jest jakby tak trochę w ramię, a on nie jest tak całe w oknie. Albo w to tu powinnam, to wtedy misia powinnam tam przesadzić, ale z kolei będzie za nisko miś. W ogóle tego serduszka nie powinnaś gasić na noc. No nie gaszę go. Nie, żeby wiesz, odgasiła. Żeby było widać, nie? Nie, nie tego odgasiła. No, bo tutaj jest słabe światło, nie? I ono tak... Trzeba było takie żarówy kupić mocne. Nie, nie będę go gasiła. To nawalone tutaj jest, no to w poniedziałek, ale słuchajcie. Ale nie miał karteczek walentynkowych i właśnie można powiedzieć, bo przychodziły ci panie, że przeszły 7 czy 8 tam punktów i nie było i u mnie są. Więc u mnie są karteczki. Mamy karteczki różne. Za 4 zł mamy, mamy za mniej, mamy za więcej. Patrzcie, chłodnia jest, przyjechała. Chłodnia. Na kwiaty, cieszę się. To już jest ostatecznie spełnienie moich marzeń. Już nie mam marzeń teraz. Tylko musimy ją odpalić dzisiaj jeszcze. Za każdym razem tak było. No i co ja ci se spełnię, jakie ci marzenie, to ty nie masz już marzeń, no, a miesiąc później nowe. No jest w reklamacji ta chłodnia, także... Co, słuchajcie, moja mama nie ma marzeń i co ona coś wymyśli i ja jej spełnię, to ona ma kolejne marzenie zaraz. I ona tak mówi, ja już nie mam żadnych marzeń. Ja już nie mam żadnych. Chciałam sobie kupić mgiełkę, to pojechałaś mi kupiłaś, no to co? No, jej marzeniem teraz było mieć tą mgiełkę. No i pojechałam do Gdańska, kupiłam jej tą mgiełkę i już ona nie ma marzeń. Spokojnie, zaraz coś kupię innego, no to będzie jej marzenie, żeby to mieć, nie? A ja jak taka głupia latam za tobą. No, wieczne róże też Pięknie. Mamy na walentynki. No wszystko, mamy bukiety, jakieś te wiecie, misie, boksy z żywych róż, ze sztucznych róż i z tych wiecznych róż. No, do wyboru, do koloru, słuchajcie. W poniedziałek możecie przychodzić, Królewiecka 85, chłodnia już będzie działać. Bukiety już są robione, bo mamy już zamówienia, także działamy na walentynki. Wróciłam do domu i sobie zasnęłam i poruszenie wielkie w domu, bo ja spałam, wszyscy mnie budzą. Mój brat wchodzi do pokoju, ja sobie śpię, on mówi, jesteś? No i ja śpię. On zapala światło, jesteś? Mówię, śpię. A on, śpisz? Mówię, no śpię. No i teraz moja mama wróciła i już też słyszę, a gdzie ona jest? Że światło jest zgaszone w pokoju i mówi, i tylko słyszę na dole, gdzie ona jest? Są jej buty, jest jej samochód, czemu jest światło zgaszone? I ja mówię, Boże Święty, śpię. I nie można w tym domu się normalnie wyspać. I teraz ja mówię do Mateusza, a co ty chciałeś? No nic, sprawdzić czy ty jesteś. A mama mówi, no dobrze, nie sprawdzaj, bo nie wiadomo czy tam nie zemdlała, bo tam już w sumie dawno nie zemdlałam, nie? Tak co pół roku, a nie, zemdlałam po szczepieniu. No to za pół roku dopiero zemdleję. Tak, bo ja co pół roku, no, serio, co pół roku sobie mdleję. Mdlałam, ale tak jeszcze nie do końca. To nie był ten poziom, że ja mdlałam tak na zupełnie i jak worek ziemniaków, ale już tam było blisko. No, więc to tylko na szczepienie było, tak. W ogóle słyszałeś, że już koniec pandemii planują? Tak? No, ja się zaszczepiłam. Niepotrzebnie chyba. Naprawdę jesteś taka trochę inna. No jestem. Ja zostałam tak jak jestem, w tej koszuli, w bransoletce, w spodniach, w makijażu, ale jakby ja śpię tak, że muszę mieć rękę tak o. I wiedziałam, że mam pomalowane usta, więc tak sobie te palce rozłożyłam, żeby nie dotknąć tych ust. Ale dobra, przespałam się, jedziemy teraz do galerii szukać butów. Jest już po 19, więc już trochę późno. Mam buta. Ładnie wygląda, będzie pasował, bo ta sukienka. Nie mówimy, bo tu Michał jest, więc nie pokazujemy. Bo ja ci się chcę zrobić ci takie wow, jak na ślubie na przykład, że panna młoda się pokazuje w suknie ślubnej. Mam takie niezrobione paznokcie u nóg, będę sobie dopiero robić. To ja muszę jutro paznokcie zrobić już, bo ja robię paznokcie u nóg tymi majla klakierami i kurczę, oni dopiero dzisiaj wyślą paczuchę. Fajne są te buty, bo tutaj tak się zapina, tylko chcemy zobaczyć, fajne, no. Czy nie będę wyższa od Michała. Nie, ej, ty nie jestem. Jak coś, to zrobimy tak.
już jest dobrze. Ale no nie wiem, ładne są, ale... Bo ja potrzebuję białe, tylko kurczę, ta sukienka, wiecie jakie ona ma cekinie. Bo ona ma trochę cekinów, ale też białych. A tutaj na tym bucie są srebrne cekiny. Dobra, pójdziemy jeszcze do TK Maxa, zobaczymy. Wciągają te diamenciki, żeby było w kształcie Victoria's Secret. Nie wiem, ale właśnie... Są za przydychy i sprzedają na wszystkich. Właśnie dyskutujemy o tym, że w takim sklepie, wiecie, z bielizną, nie wiem jak to się nazywa. U nas w galerii, ale w Gdańsku też to widziałam, są dosłownie takie komplety. Tak jest, no wiecie, to samo tylko jak z Victoria's Secret, czyli stanik taki sam, majtki, ten pas do pończów jest taki sam i tylko, że zamiast loga Victoria's Secret jest tam, wiesz, jakieś coś tam, Merlin, coś tam, ich logo, także podpierdzielone jeden do jednego, ale patrzcie, znalazłam takie buty w TK Maxie. Jest dodatek złota, a jak widzieliście, że ta sukienka ma złote łańcuchy takie, nie, więc to będą fajne, po ile one są w ogóle, bo ja nawet na to nie zwróciłam uwagi. Majątek kosztują jakiś? 84 zł. Dobra, gitara, bierzemy te i idziemy po rajstopy. Co ty za chleb kupiłeś? Tustowy. Czy zapomniałeś, że ja takiego nie lubię? Chcesz cebulę? No a ja nie wiedziałem, czy ty do mnie przyjeżdżasz, jak kupowałem ten chleb. To mogłeś pomyśleć, a nie zaprosiłeś mnie na tosty. To ty się wprosiłaś. Nie, ja się po prostu... Powiedziałaś, że jestem głodna. No powiedziałam, że jestem głodna. A ty mi zaproponowałeś, żebym przyjechała na tosty. A to jest ta maszyna do waty, którą sobie kupiłeś? To. I jesz watę cukrową? No. A wiesz, że nie powinieneś jeść tyle cukru? To jest moja tajemnica, dlaczego jestem taki słodki. Dobra, ja poproszę... Nie powiesz, że nie. Ja poproszę, nie będę dyskutować na ten temat. Ja poproszę jednego tosta. Dobrze. Wróciłam już do domku, zmyłam makijaż, umyłam twarz i jutro idę na makijaż na 12. Bardzo wcześnie, a impreza jest na 20. Także w ogóle pani nie miała w ogóle miejsc, moja doma nie miała. Doma jest na szkoleniu, Betty nie może. Te dwie osoby zawsze mnie malują i idę do takiej pani, która jest ponoć naprawdę bardzo dobra. Ale tylko miała na 12, bo teraz wiecie, jest okres studniówkowy. No i dziewczyny, potem nie udało się, że wiecie, przełożyć godzinę, bo dziewczyny, które tę sędziówkę mają, wiecie, umywanych fryzjerów i tak dalej. I miałam po prostu tylko na 12, także idę na 12. Mam nadzieję, że się nic z makijażem do tej godziny... Siatka mi spada. Do tej godziny 20 nie stanie, ale mówię, dobra, zrobię sobie teraz maseczkę nawilżającą, wiecie, żeby buźka była ładnie nawilżona, wzięłam sobie tą Foreo i w ogóle została mi ostatnia maseczka, także muszę sobie dokupić. Widzę, że mama tutaj bardzo polubiła to, bo moja mama też to używała. Kładam sobie tą maseczkę i słuchajcie, zastanawiam się, kurde, z jaką ja torebką mam jutro iść. Czy ta czarna? Wiecie, ta czarna? Nie no, ona ma takie złote paski, więc może być. A, i w ogóle Michał będzie nagrywał jakby vloga tej całej imprezki, my tam w ogóle nie będziemy długo, bo my mamy zamiar wrócić wcześniej. I wiecie, będzie wolna chata, bo rodzice zostaną, także mamy zamiar później sobie zrobić imprezkę w domu. Ja tam jadę samochodem, także ja tam nic nie piję. I no wiecie, jak na 20 jest, no to nie wiem, o której wrócimy. Może 24 jakoś, wiadomo, bo ta impreza to do białego rana będzie, ale mamy właśnie zamiar, mówię, wrócić wcześniej trochę sobie i zrobić samemu sobie imprezkę. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, jest równo, żeby to się nie ściągało, bo mi się to potem ściąga i nie da się nic z tym zrobić. Dobra, mam nadzieję, że będzie działało. Dawno nie robiłam maseczki, Boże, jak ja zaniedbałam, tak. Takie, wiecie, pielęgnację taką. Strasznie dawno nie robiłam sobie żadnej maseczki. Nie umiem nawet już włożyć tego. Dobra, odpalam aplikację i lecimy. I ta muzyczka w tle. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Taka relaksująca. Ale lecimy, robimy sobie tą maseczkę. Fajne, lubię to. Nie wiem, czy to coś daje, ale może coś daje. Tak wygląda aplikacja. Tu jest taka pani, która pokazuje jakby jak to robić. Leci czas. O! I teraz jest czerwone światło, jakaś termoterapia i pulsacja i to gada, co to robi teraz. Także spoko. No i dzień dobry, jest już kolejny dzień i słuchajcie, chciałabym się z wami pożegnać, bo lecę teraz na makijaż na 12, potem mam fryzurę i kurczę, nie zdążę wam już się tutaj pokazać, bo jakby muszę już ten odcinek oddać do montażu. On był na dzisiaj, czyli na sobotę, bo ja w sobotę mam tą imprezkę, ale wiem, że Michał będzie nagrywał z tego vloga z dnia dzisiejszego, bo on jutro wstawia odcinek, także będziecie mogli, jak to wszystko wyglądało, zobaczyć u niego, jak i dzisiaj, jak ja wyglądałam. Będziecie mogli zobaczyć na moim Instagramie kinia.com. Kawiczyńska. Tam będziecie mieli w całej okazałości. No i co, żegnam się z wami i widzimy się już niedługo. Pa!